Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kolejny wariant róży, który możecie samodzielnie zrobić. Zaczynamy od czerwonej pianki. Używamy prostego szablonu kwiatka, który ma 5 płatków. Całość obrysowujemy śrubokrętem, dzięki czemu zostaje wyraźny ślad do cięcia. Możecie oczywiście użyć także na przykład ołówka. Potrzebne będzie jeszcze żelazko, drut florystyczny oraz klej na gorąco. Wycinamy tak przygotowany kwiatek. Powtarzamy całość 4 razy. Teraz przyda nam się żelazko. Przykładamy każdy płatek z każdego kwiatka w taki sposób, jak demonstrujemy, a następnie czekamy, aż będzie plastyczny. Teraz wycinamy pasek z czerwonej pianki o długości około 5 cm i szerokości około 1,5 cm. Posłuży on jako pręcik naszej róży. Owijamy go wokół drutu florystycznego i przyklejamy klejem na gorąco. Następnie przekładamy drut florystyczny przez pierwszy kwiatek i przyklejamy go do pręcika. Powtarzamy to samo dla pozostałych kwiatków. Całość wykończymy zieloną pianką. Wycinamy kółko o średnicy około 5 cm, nacinamy losowy wzór i przyklejamy całość do kwiatka. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Już wkrótce kolejne filmiki.